Dziękuję bardzo za tak ciepłe przywitanie. Witam was wszystkich serdecznie. Cieszę się, że mogę być tego do południa i w tym czasie dni upamiętania tutaj. Myślę, że to jest wielka Boża łaska, moi drodzy, że możemy być w takim miejscu jak to. Tam, gdzie jest zwiastowane, głoszone święte Boże Słowo. Moglibyście być w zupełnie w innych miejscach, ale w innych miejscu nie usłyszelibyście dobrej nowiny. Natomiast tutaj możecie usłyszeć i możemy usłyszeć i możemy czytać, rozważać Słowo żywego Boga. Jak już dowiedzieliście, jak się nazywam, przepraszam tych, których rozczarowałem, bo miał być ktoś inny. Ale wierzę, że Słowo Boże jest tak atrakcyjne, że będziemy się rozkoszować Bożym Słowem i tym, co Bóg do nas mówi. Mam rodzinę. W tym roku, w lutym, obchodziliśmy z małżonką 35 lat pożycia małżeńskiego. Mamy dorosłe dzieci, trójkę, najstarszą córkę, dwóch synów, już żonatych. Dwie wnuczki, jedna taka spokojna, druga nazywamy ją torpedą. Bóg jest cudowny. Wiecie, tworzy i stwarza nas w tak różny sposób. Kiedy popatrzycie na siebie teraz, popatrz jeden na drugiego. Popatrz jeden na drugiego. Powiedz, jesteś Bożym cudem. Słuchajcie, kiedy mówimy o tym i kiedy mówię, jesteś Bożym cudem, wiem, co mówię i wiem, do czego was zachęcam. Dlatego, że diabeł niszczy nas jako ludzi i pokazuje nam, że jesteśmy nikim i niczym. Ale Bóg zupełnie myśli o tobie i o mnie inaczej. Jego myśli, jego spojrzenie na człowieka są zupełnie, zupełnie inne. Kiedy patrzysz do lustra, to powiedz sobie, Bóg mnie cudownie stworzył. Nie jestem nikim. Nie jestem nic nieznaczącym człowiekiem. Pamiętaj, jesteś Bożym cudem. Kiedy otwieram Biblię, ona mi mówi o tym, kim jest Bóg, ale też mówi mi o tym, kim ja jestem. Kim ja jestem. Kiedy otwieram Biblię, moi drodzy, od samego początku dowiaduję się, że ten Bóg, który jest niewidzialny, który jest żywy, a zarazem niewidzialny, ten Bóg wszystko, co czyni, uczynił bardzo dobrym. Nie tylko kiedy stworzył człowieka, ale kiedy stworzył wszystkie rzeczy mocą swego słowa, o wszystkim na końcu, kiedy uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo uczynił go. Czy wiesz, że jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boga? Czy wiesz, że jesteś stworzony człowiekiem, który stoi i patrzy prosto i może patrzeć do góry, do nieba, a nie tylko w dół, na ziemię, jak zwierzę? Wiecie, ludzie chcą zdegradować pozycję człowieka. Degradują go w sposób nieuzasadniony, nieudokumentowany. Mówią, że taka nasza droga od ryby przez małpę do człowieka. Ale to są tylko teorie, nie mające żadnego pokrycia w nauce, w badaniach, a wręcz odwrotnie. Nauka i fizyka i termodynamika zupełnie temu zaprzeczają. A więc, kiedy otwieram Biblię, dowiaduje się, że nasz Bóg, że Bóg, który jest stwórcą nieba i ziemi, jest dobrym Bogiem. W psalmie 25, w wierszu 8 jest napisane, Jahwe jest dobry i prawy. U nas jest to przetłumaczone, Pan jest dobry i prawy. Często właśnie imię Jahwe jest tłumaczone jako Pan. Pan jest dobry i prawy. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom. A w liście Jana możemy przeczytać niesamowite słowa apostoła Jana, który pisze tak, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Myśmy poznali i uwierzyli, że Bóg jest miłością.
Zwróćcie uwagę, że apostoł Jan dokonuje pewnego wyznania swojej wiary, w jakiego Boga wierzy. Mówi o nim, że jest dobry, że jest miłością, że jest prawy. I mówi, ja to poznałem, ja tego się dotykałem i ja uwierzyłem, że on takim jest. A więc, kochani, zachęcam was, czytajcie tą księgę, gdyż ona objawia nam, kim naprawdę Bóg jest. To nie są opowieści kogoś tam, ale Bóg sam w tym Słowie i przez to Słowo objawia nam nasze początki, objawia nam, w jaki sposób człowiek znalazł się na tej ziemi, objawia nam, dlaczego jest tak źle, pomimo tego, że Bóg jest tak dobry. I objawia nam, w jaki sposób Bóg walczy o nas, abyśmy nie zginęli na wieki. A więc warto zwrócić się do tej księgi, dlatego że sam Bóg ją autoryzuje. Jest napisane, że ona została napisana przez zwykłych, prostych ludzi, ale z inspiracji Świętego Ducha, który zatroszczył się, aby tam było każde ważne słowo powiedziane. Tak, abyś czytając to, rozumiał to, uwierzył i był zbawionym człowiekiem. Wiecie, ludzie tworzą niesamowite rzeczy o Bogu, ale zawsze konfrontuj je z prawdą Bożego Słowa. Abyś wiedział, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Biblia jest jedyną księgą i chrześcijaństwo jest jedyną religią z tych największych, a ta Biblia jest jedyną księgą, nie znajdziesz tego w islamie, w hinduizmie, w buddyzmie, która zapowiada rzeczy przyszłe, które już się wydarzyły i które jeszcze się wydarzą. W żadnych pismach, w Koranie, w księgach buddyjskich nie znajdziesz słowa proroczego wypowiadającego o tym, co się wydarzy i co nastąpi. Ale kiedy otwieram tą księgę, dowiaduję się, że Bóg stworzył mnie. Dowiaduję się, że Bóg wszystko uczynił bardzo dobre. Dowiaduję się, że ten Bóg, który wszystko stworzył, jest pełen miłości do swojego stworzenia. Więcej, dowiaduję się, że Bóg stworzył ciebie i mnie na swój obraz i podobieństwo. Co to znaczy? Wyglądasz jak Bóg? Czy Bóg wygląda jak my? Nie, on jest duchem. On nie ma ciała. A my mamy ciało. Ale stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. To znaczy, że stworzył nas, ludzi, abyśmy umieli myśleć tak jak on i abyśmy mogli podejmować decyzje tak jak on. Jesteś wolny, aby podjąć dobre i złe decyzje. Bóg nie stworzył automatu, maszyny bezmyślnej, która po prostu musi mu być posłuszna i koniec. I nie możesz inaczej postąpić. Nie. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, aby myślał, aby tworzył, aby tak jak Bóg czynił wielkie, wspaniałe rzeczy, był kreatywny. Ale zarazem mógł decydować i podejmować decyzję, komu będzie służył, dla kogo będzie żył, co będzie robił, jak będzie wyglądało jego życie. Dlaczego to jest tak ważne? Bo wiecie, grzech w nas powoduje to, że spychamy na innych odpowiedzialność za samych siebie. Mówi, gdyby nie moja żona, z reguły żona w małżeństwie jest winna, a ona mówi, gdyby nie mąż, i to wtedy mąż jest winny, gdyby nie dzieci, gdyby nie sąsiedzi. Ale Bóg mówi w swoim słowie, ty i ja, stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, ty i ja podejmujemy dobre lub złe decyzje. Decyzje, które nas zbliżają do Boga albo coraz bardziej oddalają od Boga. I nie bądź ekspertem, czy nie zdobywaj doktoratu w dziedzinie psychologii. Lubimy odrzucać od siebie, od samego początku. Człowiek odrzuca od siebie odpowiedzialność za siebie i za drugich. Nie ja. Wąż mnie zwiódł. Wąż mnie zwiódł. A ta żona, którą mi dałeś, ona mnie do tego namówiła. Jeden i drugi, każdy próbuje z siebie zrzucić winę. Jeszcze chcę wrócić do tego obrazu i podobieństwa. Kiedy patrzysz w lustro, kiedy dzisiaj w ciągu tego dnia będziecie patrzeć w lustro, wiem, że kobiety patrzą częściej, my prawie w ogóle.
Kiedy patrzysz w lustro, powiedz, Bóg mnie cudownie stworzył. Nie jestem nikim. Stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Wiecie, kiedy Bóg tworzył wszystko, jest tylko odnośnie człowieka, jest powiedziane, że Bóg zadał sobie trud, że jest napisane, z prochu ziemi ukształtował człowieka. Jakby ręka Boża, palce Boże lepiły, kształtowały człowieka, aby miał ciało takie, jakie Bóg chciał, żeby miał. Aby był piękny, aby reflektował, odbijał chwałę Bożą. Moi drodzy, każdy akt agresji człowieka przeciwko człowiekowi, czy to słowny, czy to fizyczny, każdy akt agresji jest, możemy powiedzieć, jakby taką pochodną z inspiracji diabła, który nienawidzi tego Bożego obrazu w tobie i we mnie. I który jakby w ten sposób ciągle próbuje uderzyć w Boga. Kiedy kogoś przeklinasz, przeklinałeś kogoś? Nie mówcie mi. Jeśli kogoś przeklinasz, Pismo mówi wyraźnie, to tym językiem przeklinasz kogoś, kto jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I to jest nic innego, jak mówisz razem z diabłem, on, ten obraz ja przeklinam. Nie myślisz tak. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale taka jest rzeczywistość. Każde zabójstwo, każda kradzież skierowana przeciwko komuś jest skierowana bezpośrednio przeciwko Stwórcy, który dał swoje prawa. Jest ogromne zamieszanie, ogromna duchowa walka, ale jesteś ciągle, pomimo upadku, grzechu, który jest w naszym życiu, ciągle ty i ja nosimy coś z tego obrazu. On nie został całkowicie zniszczony. Obrazu Boga w nas. A Bóg walczy o nas. Bóg walczy o nasze życie. Kiedy czytam Biblię, dowiaduję się o Bogu, który jest jaki? Dobry. Jaki? Jest miłością. Jest święty. Jest miłością. To, o czym przed chwilą mówiłem. Jest Bogiem, od którego pochodzą dobre rzeczy. Chcę wam też powiedzieć, że Biblia nie została napisana po to, żeby udowodnić, że On jest. To nie jest traktat o dowodzie na istnienie Boga. Biblia po prostu stwierdza, że On jest. On po prostu jest. On nie musi udowadniać, że jest. On jest. On jest. Dlatego Jego imię, najświętsze Jego imię brzmi Jahwe. A Jahwe znaczy jestem, który jestem. Proste, nie? Ale z tego imienia Jahwe, jestem, który jestem, możesz się dowiedzieć, że ten Bóg, który stworzył wszystko w swojej naturze, w swojej charakterze, jest Bogiem wiecznym, bo On ciągle jest. On nie ma przeszłości, przyszłości. On jest. Od wiecznej teraźniejszości. On jest. On jest niezmienny co do swojego charakteru. Nie możesz Go przekupić. Nikt z nas nie może Go przekupić. On nie ma względu na osobę. On nie będzie patrzył przez palce, że tak powiem, na coś, co Jemu się nie podoba. On jest niezmienny w swojej świętości, niezmienny w swojej miłości do nas. A wiesz, że kiedy wypowiadasz imię Jezus, wiesz, że kiedy wypowiadasz imię Jezus, w tym imieniu jest to najświętsze imię Jahwe, bo imię Jezus znaczy dosłownie Jahwe jest moim zbawieniem. Jahwe jest moim zbawieniem. Ilekroć ludzie wypowiadają imię Jezus, wypowiadają to imię Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale w tym imieniu Jezus jest zawarte imię Boga niewidzialnego, wszechmogącego, który stworzył wszystko. I to świadczy o boskości Jezusa. Znacie takie przykazanie, które coś mówi o Bożym imieniu? Jest takie przykazanie? Czy ktoś potrafi powiedzieć? Z 10 przykazań jest jakieś, nie bierz imienia Pana Boga swego nadaremno. Jedno przykazanie, święte imię Boga, święte imię Jezus, Zbawiciela. Ile razy z Twoich ust wyszło imię Jezus bez żadnej potrzeby,
Nadaremno. Używałeś go jak przecinka, jak przerywnika. A nie daj Boże, używałeś imienia Jezus. Wzywałeś imienia Bożego. A zaraz po tym słowie imię Jezus przyszło kolejne przekleństwo i kolejne przekleństwo i kolejne przekleństwo. Co za ohyda. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nigdy tak nie powinien się zachowywać. Ale zobaczcie, jak dla nas to jest takie zwykłe. Jak oglądasz film gdziekolwiek, czy to, że tak powiem, tych bardzo wysoko postawionych, czy tych nisko, imię Jezus jest traktowane jak przecinek. Tragedia. Nikt nie myśli, że łamie Boże święte przykazanie, że depcze, jakby poniża imię, najświętsze imię Boże. Jakby tak ktoś ciebie traktował, co byś o tym pomyślał? Uczynił nas na swój obraz i podobieństwo. Bóg nie stworzył nas jako maszyny zaprogramowane, że nie możemy dokonać wyboru. Możemy dokonać wyboru. Dał nam wolną wolę. Dlatego wielokrotnie w tym Bożym Słowie jest wezwanie Boga skierowane do człowieka. Oto kładę przed tobą życie i śmierć. Obierz życie, abyś żył. Oto Bóg kładzie przed tobą i przede mną życie i śmierć. To, którą drogą pójdziesz, zależy tylko od ciebie. Bóg nie chce śmierci nikogo z nas. Chce Bóg, żeby relacja nasza z Nim była relacją miłości, ale zawsze miłość jest dobrowolna, że nie jestem do tego zmuszony. Ja po prostu chcę miłować Boga. Moi drodzy, kiedy patrzymy na tą historię Bożego Słowa odnośnie nas, jak powiedziałem, traktujmy to Boże Słowo z wielką powagą. Bóg mówi tak, że ci, którzy z drżeniem odnoszą się do Jego Słowa, że Bóg ma w takich ludziach upodobanie, kiedy czytasz Boże Słowo, nawet jeśli go nie rozumiesz i wydaje ci się, że dziwne to jest, nigdy nie próbuj go lekceważyć. Bo to znaczy, że ty i ja coś nie rozumiemy. Musimy dorosnąć, musimy coś poznać, żeby zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej zostało to powiedziane. Bo jeszcze nie znamy wszystkiego, ale nigdy nie pozwól sobie na lekceważące myślenie, spojrzenie, traktowanie świętego Bożego Słowa. Pamiętam na jednych ze dni skupień tutaj, wiele, wiele lat temu, ktoś przyjechał, miał jeden cel. Mówi, tutaj ci chrześcijanie zostawiają Biblię na ławkach. Wtedy były ławki. Prawda? Ja sobie przyjadę, pozbieram te Biblię, a później je dobrze sprzedam. Autentyczne. Ale wiecie, Pan Bóg wiedział, co on myśli. Mógłby Pan Bóg go potraktować, wiecie, zgodnie z jego zamiarami, tylko że Bóg nigdy z nami tak nie postępuje. Bo Bóg okazuje łaskę i miłosierdzie i dobroć wobec dobrych i złych. I nie chce, żeby zły zginął. I on mówi tak, kiedy ja przyjechałem na te spotkania, to w trakcie Bóg tak do mnie przemówił, że oddałem swoje życie Chrystusowi. Halleluja. Wiecie, gdyby Pan Bóg miał inne serce, takie jak my, zepsute, o, wielokrotnie mówimy, z tym człowiekiem ja nie chcę mieć nic do czynienia, z tamtym też nie chcę mieć nic do czynienia. Ten mnie tak zranił, a ten zrobił to i tamto. Potrafimy dziesiątki lat żyć, tak jak w jednym małżeństwie przez naście lat mąż do żony się nie odzywał, no bo ona nie kupiła czegoś do domu kiedyś tam parę lat temu. Nie zadbała, żeby to było. Ale Bóg jest dobry. A więc patrz na Boże Słowo jak na Boże Słowo. Jeśli go nie rozumiesz, traktuj go z szacunkiem. I módl się, aby Bóg objawił ci, co tam jest napisane, dał ci to zrozumieć, co tam jest napisane. Bóg stworzył nas takich, abyśmy wiedzieli, abyśmy umieli podjąć decyzje dobre lub złe.
Zwróćcie uwagę, Bóg stworzył w ogrodzie Eden mnóstwo drzew, tylko z jednego zabronił jeść. Cała gama możliwości. Z drzewa poznania dobra i zła Bóg powiedział, nie wolno ci jeść, gdyż gdy tylko z niego zjesz, umrzesz. Kiedy patrzę na tą historię, zwróćcie uwagę, człowiek jest stworzony doskonały, pełen chwały Bożej, rozmawia z Bogiem, zna Boga. Biblia nam mówi, człowiek nie zaczynał od jaskini, od drzewa. Nie, człowiek zaczynał od obecności Boga. Był pełen Bożej chwały. Bóg się przechadzał po ogrodzie. Człowiek miał wielki autorytet, miał zarządzać ziemią w imieniu Boga. Cały czas myśli Boże, pragnienia Boże, cel Boży dla człowieka był dobry i doskonały. Człowiek nie miał umierać, człowiek nie miał cierpieć, człowiek miał żyć w wiecznym szczęściu w Bożej obecności. To był plan Boga dla człowieka. Tylko z jednego drzewa. Dlaczego? Bo Bóg, skoro uczynił nas wolnymi, pozwala nam dokonać wyboru, czy chcemy słuchać Jego i żyć z Nim w relacji, czy też chcemy okazać bunt, nieposłuszeństwo i żyć po swojemu. Gdyby tego Bóg nie umieścił, człowiek nie byłby wolny, aby dokonać wyboru. A tak ty i ja, każdy z nas dokonujemy i możemy dokonać wyboru, czy chcemy Boga słuchać, czy też nie. Nie wolno ci jeść. To pokuszenie przyszło z zewnątrz, ono nie było w sercu człowieka. Jego serce było czyste. Ono przyszło z zewnątrz. Biblia nam mówi, że pojawił się tam wąż. Za tym wężem stał ktoś, kto wcześniej upadł, zbuntował się. Nawet świat aniołów otrzymał możliwość wyboru, czy chce służyć i żyć dla Boga, czy też nie. I ten anioł zapragnął zrównać się z Najwyższym i został strącony. I on przyszedł i zaczął tak, że chciał doprowadzić do upadku człowieka. I człowiek zamiast okazać posłuszeństwo Bogu, zaczyna słuchać tego, co mówi diabeł. Zwróćcie uwagę. Diabeł mówi tak, mówiąc tak naszym językiem. Bóg nie chce wam dać wszystkiego. Popatrzcie, zabronił wam jeść z tego jednego drzewa. A więc on chyba nie jest do końca taki dobry. Ale ja chcę wam powiedzieć, życie pokazuje nam, że Boże przykazania, słowo, które Bóg kieruje do nas, nigdy nas nie ogranicza, ale daje nam wolność do życia w wolności. Jego przykazania, jak mówi Słowo Boże, są słodkie i dobre i przyjemne. Czy ktoś robi pretensje, zwraca uwagę, że na drogach, na ostrych zakrętach mamy barierki ochronne, że na mostach są balustrady, żeby nikt jadąc na wysokości nad rzeką czy nad przepaścią, jadąc mostem, żeby nie spadł, bo te barierki są w stanie go ochronić? Chyba nikt z nas nie mówi, o, co za niepotrzebne to wszystko jest. Nie, nie mówimy, o, dobrze, że to jest. Tak Boże przykazania są takimi barierami, które pozwalają tobie i mnie prowadzić życie pełne zwycięstwa. I nikt z nas nie powinien na to narzekać, jeżeli Bóg mówi nie wolno, jeżeli Bóg mówi nie rób tak, to znaczy, że w tym jest Boża miłość do ciebie i do mnie. To jest Jego rada miłości, aby ochronić nasze życie. A więc wątpliwość, czy Bóg rzeczywiście jest dobry. Czy ja rzeczywiście muszę tego wszystkiego słuchać, co on mówi? A tak troszeczkę pójść na skróty. Troszeczkę zejść z tej drogi. Tylko, że wiecie, Biblia mówi, że droga Boża jest prosta i nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie głupi w sensie, że to jest człowiek, który ma rozum, tylko odrzuca Boga, bo o takim głupcu mówi człowiek, ale głupi w tym znaczeniu, że on nawet jest ograniczony w swoim myśleniu. Nie tak może jak ty, ja, że mamy zdolność trzeźwego myślenia, ale nawet tak prosty człowiek na Bożej drodze nie zbłądzi, bo jest prosta.
Ale kiedy człowiek zaczyna wykrzywiać, kiedy diabłu uda się wrzucić tą myśl, o której brat Janek powiedział, abyś zaczął wątpić, to już złapał cię na przynętę. Będzie drążył dalej, abyś zaczął iść przeciwko Bogu. I co zrobił diabeł? Pokazał na to drzewo. I ona zobaczyła, dobre to drzewo jest i ten owoc fajnie wygląda. Wzbudził ta pokusa, wzbudziła pożądliwość tego, co było zabronione. A ta obietnica, będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Będziecie jak Bóg. Słuchajcie, dzisiaj człowiek chce być jak Bóg. Nasze ja jest tak mocne, że jeżeli go nie zdetronizujesz i nie usuniesz i nie pozwolisz, żeby Bóg zajął pierwsze miejsce, to po prostu twoje ja jest twoim Bogiem. Będziecie jak Bóg. I doszło do złamania Bożego zakazu. Cała ta historia kończy się tragicznie. Pytam, czy ty i ja, czy my jesteśmy lepsi od Adama, który nas reprezentował? Słuchajcie, od tego momentu, kiedy człowiek złamał Boże prawo, tak jak Bóg zapowiedział, umrzecie, przyszła śmierć fizyczna i duchowa, duchowa i fizyczna. Człowiek został wyrzucony sprzed Bożego oblicza. Już nie mógł być w bezpośredniej społeczności i relacji z Bogiem. Ale nie tylko to. Chociaż wtedy ludzie żyli naprawdę długo. Naprawdę długo. Może dla was się wydawać to śmieszne, ale żyli ponad 900 lat. Adam żył 930 lat. Z czasem coraz krócej i krócej i krócej. Dzisiaj, jeżeli ktoś żyje 70-80 lat, to wydaje się, że to już jest ta granica prawie, że nie? Dlaczego? Bóg miał inny zamiar, ale grzech, bunt, nieposłuszeństwo spowodowało śmierć duchową i fizyczną. I nagle, moi drodzy, po tym całym wydarzeniu okazuje się, że zobaczcie, kiedy Bóg stworzył zwierzęta, zwierzęta nie miały zjadać jedno drugie. Karmiły się roślinnością. Człowiek nie jadł mięsa, miał karmić się owocami drzew. Zupełnie inaczej to było. Ale grzech spowodował, że wszystko, cała natura została skażona grzechem. Grzech człowieka. Kobieta zaczęła odczuwać bóle porodowe. Ziemia zaczęła wydawać osty, których nie było wcześniej. Człowiek, mężczyzna musiał zacząć ciężko pracować na to, żeby żyć. Wszystko się zmieniło z powodu nieposłuszeństwa. Tego, że człowiek nie posłuchał tego, co Bóg mówi. Słuchajcie, zawsze skutki są tragiczne, kiedy Bóg mówi do ciebie, Bóg mówi do mnie i my nie chcemy tego słuchać. Dlatego Biblia mówi, aby człowiek nie zatwardzał swojego serca, nie zamykał, kiedy Bóg do niego przemawia. Uświadamiamy sobie, że tak naprawdę nie jesteśmy dobrzy. Pomijam to, że dobroć jakaś jest w każdym z nas, ale generalnie Słowo Boże mówi o nas wszystkich, nie jesteśmy dobrzy, jesteśmy skażeni grzechem. Od momentu, kiedy Adam został skażony, każda następna generacja niesie w sobie to skażenie. Biblia mówi o naturze grzechu. Niektórzy powiedzą o grzech pierworodny. Człowiek jest skażony grzechem. Ja tego nie pamiętam, bo nie mogę pamiętać, ale kiedy byłem małym dzieckiem, nie wiem, może miałem roczek, trochę ponad roczek w łóżeczku. Moja mama mi o tym opowiadała. Mój tato był nerwowy czasami. Już nie żyje, jest w wieczności. Kocham go i kochałem go. Wiecie, ale wpadał czasami w taką złość. Kiedy ja płakałem, a podobno nie dawałem im żyć, zaczął mnie bić jako niemowlaka. Jako takie małe dziecko, po prostu, żebym się uciszył. Kiedy pewnego razu już tak w końcu mi wlał, ja tego nie pamiętam. Moja mama mówi, kiedy tato się odwrócił i szedł od tego łóżeczka, to ja wstałem i taki, jako mały, mówię, ti, ti, ti. Do mojego taty. Skąd w dziecku coś takiego?
Skąd w dziecku nagle odkrywasz skłonność do złości, do manipulacji, do kłamstwa? Skąd to jest? Bo grzech wszedł na świat i każdy z nas jest grzechem obciążony. Biblia mówi, że nie ma człowieka ani jednego w oczach świętego Boga sprawiedliwego. Płaczemy nad sobą. Ile razy przyrzekałeś już, że nigdy więcej nie zrobisz tam czegoś? Ile razy mówiłeś, już nigdy więcej nie wezmę tego jednego kieliszka, kolejnego papierosa? Ileż razy obiecywałem i mówiłem, ja nigdy więcej już tego nie zrobię, a za chwilę robiłem dokładnie to samo. Dlaczego? Bo grzech jest w twoim i w moim życiu. Grzech zniewolił człowieka. Chciał być niezależny, okazuje się, że stał się niewolnikiem grzechu, nieprawości. Człowiek próbuje się wyrwać, płacze nad sobą, ale nie ma siły z tego stanu się wyrwać. Wiecie, przeprowadzono badania, kiedyś we Wprost czytałem, w naszym kraju wśród nastolatków. To musiało być kilkanaście lat, dobrych kilkanaście lat temu. I zapytano ich, tych między 12 a 14 lat, zapytano ich, jak chcecie żyć? A oni mówili, chcemy podobać się Bogu. Chcemy zachowywać przykazania Boże. Ale kiedy mieli już 16-18 lat, ci sami młodzi ludzie uwikłani już byli w narkotyki, w alkohol, papierosy i inne używki. Dlaczego tak jest? Grzech, który panuje i nie są w stanie, nie byli w stanie się temu grzechowi oprzeć, zdominował ich. Moi drodzy, dzisiaj myślę, że ten wiek, tą granicę trzeba przesunąć jeszcze niżej. Tak bardzo człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga jest zepsuty, sponiewierany przez grzech. W Biblii, w Bożym Słowie grzech jest wręcz jakby spersonifikowany, jest wrogiem. Kiedy Bóg przychodzi do Kaina, mówi, Kainie, grzech czyha u twoich drzwi, twojego życia, ale tobie wolno nad nim zapanować, możesz. A wiecie, co zrobił Kain? Chociaż Bóg do niego tak wyraźnie przemówił, odwrócił się plecami do Boga i zabił swojego brata. Z czym? Będziecie mieli przedstawienie, ale Biblia o tym mówi wyraźnie. Życie każdego z nas przed Bogiem będzie nam wyświetlone. Nie będziesz skonfrontowany z Bolkiem, Frankiem, Franią, Józią. Życie każdego z nas staniesz i będziesz widział siebie, swoje słowa, decyzje, myśli, motywy. Nie trzeba będzie żadnego słowa. Będziesz wiedział wszystko. To nie ktoś jest winny. To nie są czyjeś słowa. To nie są czyjeś decyzje. To jestem ja. To jestem ja. To jestem ja. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono podobną ankietę. Wśród ludzi, społeczeństwa amerykańskiego okazuje się, że 13% Amerykanów, to jest 20-30 lat temu ankieta, wtedy 13% Amerykanów powiedziało, że w ogóle liczy się z Bożymi przykazaniami. Reszta koło 60 czy 40% bodajże z tego, co pamiętam, opowiadało się, że poważnie traktują 4-5 przykazania. Grzech wszedł na świat, tak mówi Słowo Boże, a przez grzech przyszła śmierć. Słuchajcie, ta śmierć dotknęła naszej relacji z Bogiem. Nie, człowiek stracił kontakt z Bogiem, przestał rozumieć Boga. Ta śmierć i ten grzech spowodował, że ty i ja pewnego dnia po prostu umrzemy fizycznie. Ale pamiętaj, umrze tylko twoje ciało, a duch i dusza będą nadal żyły. I każdy, który tylko wyda ostatnie tchnienie, natychmiast przekona się, że to nie jest koniec, że to dopiero jest początek. Bo Biblia mówi, że jest wieczność. Wieczność.
albo z Bogiem, albo bez Boga. Jeżeli dzisiaj Bóg dla ciebie nie jest ważny i nie słuchasz Go nadal, będziesz w wieczności bez Boga. Ale to nie jest dobre miejsce. Tragiczne miejsce. Będziesz jak, Biblia to nazywa, jak taka zużyta, zdewastowana opona i ogromna świadomość. Mogło być inaczej, a wzgardziłem Bogiem, który mnie umiłował i Zbawicielem, który za mnie oddał życie. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę. Jad brzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczyma. Wiecie, ludzie posuwają się nawet do tego, że drwią sobie z Boga. Myślą, że skoro Pan Bóg nie reaguje, to znaczy, że Go chyba nie ma. Ale Bóg w swojej miłości i cierpliwości daje nam czas na zmianę, na opamiętanie. Czytałem wam z listu do Rzymian, nie ma ani jednego, wszyscy zboczyli, wszyscy stali się nieużyteczni. Pamiętam dzień swojego nawrócenia. Bo chcę wam powiedzieć, skoro wszyscy, to dotyczy tych najbardziej pogrążonych w zepsuciu i złu, ale także tych wszystkich, którzy uważają się za dobrych i sprawiedliwych. Wszyscy wobec Boga zgrzeszyliśmy. Nie ma ani jednego, który w oczach świętego Boga mógłby być uznany za czystego i sprawiedliwego. Nie ma. Skoro wszyscy... Miałem 12 lat. Stałem nad grobem mojego dziadka. To był mój pierwszy kontakt ze śmiercią. Dół wykopany. Stoimy jako rodzina, trumna zostaje spuszczona i tak stałem jako 12-latek. Do dziś pamiętam. Do dziś pamiętam. Im jesteśmy starsi, tym bardziej pamiętamy to, co było za młodo. Do dziś pamiętam. I co? I to jest koniec? Oto to tak wygląda życie? To już jest, nic już więcej nie ma? Jakieś bez sensu. To znaczy, że rano się mogę obudzić i mojego brata już nie będzie, bo umrze, czy moja mama, czy mój... Co, o co tu chodzi w ogóle? To były pierwsze moje zetknięcie ze śmiercią i pytania 12-letniego chłopca, ale szybko przeszedłem do porządku dziennego, bo nie znalazłem odpowiedzi. Ale kiedy miałem 16 lat i muszę wam powiedzieć, nie szukałem w ogóle Boga. Byłem bardzo religijny. Rano i wieczorem modliłem się. Chodziłem do kościoła regularnie co niedzielę. Robiłem tam różne rzeczy, które mi wtedy nakazano. W nadziei, że wszystko będzie okej. Ale kiedy słyszałem z ambony o wieczności, o piekle, sobie mówię tak, przecież Bóg chyba nie pośle mnie do piekła. Musi coś wymyśleć. I nie wiedziałem, dokąd idę. Czy jestem zbawiony, czy nie. Kiedy miałem 16 lat, podczas bójki z kolegą, ktoś zwrócił moją uwagę na Boga. Wiecie, i od tego dziadka, którego wtedy w wieku 12 lat żegnałem, dostałem kiedyś taką małą książeczkę. Ja myślałem, że to jest książeczka do nabożeństwa. A to była Ewangelia Łukasza. Odszukałem ją i zacząłem czytać. Od początku do końca zacząłem czytać. I doszedłem do tego najważniejszego momentu, kiedy Jezus Chrystus zostaje ukrzyżowany. I nagle przychodzi do mnie ta świadomość. On umierał za mnie. Niemożliwe. Ja żyję w XX wieku. To było 48 lat temu. Ja żyję w XX wieku.
Jezus umierał 2000 blisko lat temu i to ma jakieś znaczenie dla mnie dzisiaj. Nagle jakby ktoś otworzył moje oczy. On umierał za mnie. Po raz pierwszy w życiu zacząłem mówić do Boga tak po prostu, jak mówię do was. Zawsze miałem poukładaną modlitwę, bo uczono nas. Ojcze nasz zajmowało mi paręnaście sekund. Kiedy rozpoczynałem mówić Ojcze nasz, ja nie wiedziałem w ogóle, kiedy skończyłem modlić się Ojcze nasz, bo moje myśli błądziły po całym świecie. Tak się modliłem do Boga. Tak naprawdę to było lekceważenie Boga. Po raz pierwszy modliłem się własnymi słowami. Wiecie, zobaczyłem, że jestem pogrążony w totalnej ciemności. Kiedy później przeczytałem te wersety, wszyscy, ja drzmi pod ich wargami. Krew na ich drogach, przestępstwo, przekleństwo. Gdybyście zapytali o mnie wtedy, jako 16-latka byłem wzorowym uczniem. Chodziłem do kościoła. Modliłem się rano i wieczór. Ale kiedy czytałem to i kiedy czytałem tą Ewangelię Łukasza, zobaczyłem, ja taki jestem. Tak naprawdę ja taki jestem. Ciemność i grzech w moim życiu. I po raz pierwszy odważyłem się mówić do Boga, którego nie widziałem, a o którym wiedziałem, że zaczął do mnie przemawiać, chociaż go o to nie prosiłem i go nie szukałem. Że to jest prawda. Byłem wtedy sam. Usiadłem tam, gdzie byłem i zacząłem mówić do Boga, Boże, jeśli poślesz mnie do piekła, to jest sprawiedliwe. Nie ma we mnie nic dobrego. Chociaż byłem uprzejmy, dobry, grzeczny i tak dalej, chwalony. Nagle, kiedy zobaczyłem się w Bożym świetle, zobaczyłem, jestem w totalnym grzechu i ciemności. Boże, zasługuję na piekło. W tym nie była gra. To było moje przekonanie, świadomość, że taki jest mój stan. Kochani, wtedy zobaczyłem, nie zawsze o tym mówię i nie chcę o tym mówić, bo Biblia mówi, że błogosławieni są ci bardziej, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale coś, czego nigdy w życiu się nie spodziewałem, w tym momencie się wydarzyło. I to jest Boża łaska. Oczywiście, że to są wyjątkowe rzeczy. Każdy z nas przeżywa to inaczej. Bóg mówi do naszych serc, do naszych umysłów, uczuć i woli, żebyśmy właściwą decyzję podjęli. Ale kiedy tak siedziałem zdruzgotany, obciążony winą, grzechem, zobaczyłem nagle jego twarz, jego przebite ręce. Patrzył na mnie z taką miłością, jakiej nigdy w życiu nie myślałem, że istnieje na świecie. Nie powiedział żadnego słowa, ale wyraz jego twarzy, jego miłość na twarzy, jego przebite ręce, zrozumiałem, że on mnie nie potępia, nie odrzuca, że on mnie miłuje, że on mi przebacza. I odczułem wręcz fizycznie, jakby wór win tego grzechu spadł ze mnie i wiedziałem, że Bóg mi przebaczył. Nikt mi wcześniej o tym nie opowiadał, że coś takiego może się wydarzyć. Nikt. Nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego może się wydarzyć. Ale Słowo Boże ma moc. Jest żywe. Kiedy go czytasz, kiedy się nie wzbraniasz, kiedy pozwalasz Duchowi Świętemu i Bożemu Słowu pracować w swoim sercu, Bóg pokazuje ci prawdę. Aby prawda Boża doprowadziła cię do uwolnienia, abyś mógł wrócić z powrotem do Bożej obecności i relacji z Bogiem. Kochani, nagle doświadczyłem, że wypełnił mnie taki pokój, taka pewność i świadomość, że Bóg mi wszystko przebaczył i jestem zbawionym człowiekiem. Pamiętacie? Ja mówiłem, ja nie wiem, gdzie ja idę, do nieba czy do piekła. Teraz wiedziałem, że idę do nieba. Boża miłość wypełniła moje serce. Pamiętam, wychodziłem z tego miejsca, słońce świeciło zupełnie inaczej. Wszystko wyglądało pięknie. A ja myślałem, że wszystkich po drodze ludzi będę ściskał i mówił im, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Oto, moi drodzy, dajemy świadectwo na tym miejscu. Dajemy świadectwo, że Bóg jest żywy, że On jest.
że On nas miłuje, że On ma dobre plany i chociaż jesteśmy pogrążeni w grzechu i nieprawości, Bóg ma moc nas z tego wyrwać, przebaczyć, oczyścić i zmienić nasze życie. I chcę powiedzieć, że sprawa grzechu dotyczy każdego, porządnego i nieporządnego tak zwanego człowieka. Wszyscy zgrzeszyli. Łotr na krzyżu? No, Łotr. Prawdopodobnie morderca. No to, to my rozumiemy, że on potrzebuje łaski. Ale tak samo jest powiedziane, że pobożny Korneliusz, który modlił się nieustannie, dawał jałmużny, potrzebował łaski. I Bóg specjalnie apostoła Piotra do niego posłał, żeby mu zwiastował Jezusa Chrystusa, który za niego musiał umrzeć. I ten pobożny Nikodem, który w nocy przyszedł do Jezusa, który nauczał innych Bożego Słowa, Jezus mu powiedział, musisz narodzić się na nowo, bo inaczej nie zobaczysz Bożego Królestwa. Pamiętaj, ta ohyda grzechu, która jest w każdym człowieku, dopóki nie przyjdziesz do tego, który ma moc cię z niego oczyścić i uwolnić, ten grzech będzie cię oszukiwał, zwodził i okłamywał. Zawsze będziesz się próbował porównywać, jest mój sąsiad, jest jeszcze gorszy. Ten jeszcze gorzej mówi, ten jeszcze gorzej się zachowuje. Ale będziemy porównani nie do sąsiada, ale do samego Jezusa Chrystusa, bo Ojciec chce widzieć w nas sprawiedliwość swojego Syna. Chce, żebyśmy byli tacy jak On. I tu wtedy wszyscy siadamy. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, taki jak On. Tylko o Jezusie jest napisane, że był bez grzechu. Tylko o Nim. A Ojciec chce widzieć nas takimi jak On. To jest dla mnie niemożliwe, jeżeli Bóg nie okaże mi łaski. Jeżeli Bóg nie okaże mi łaski. A więc grzech będzie cię zwodził, oszukiwał. Ciągle będziesz mówił, nie jestem jeszcze taki zły. Są gorsi. Okej? Okay? Tylko, że wiedz jedno, może są gorsi, ale w oczach Boga jesteś na tyle zły, że nie możesz być z Nim relacji, jeżeli coś nie zrobisz, albo jeżeli Bóg czegoś by nie zrobił, a później my. Grzech nas zatwardza. Słuchajcie, to jest tragedia. Jeżeli Bóg mówi do człowieka, człowiek jest poruszony Bożym Słowem i człowiek mówi jeszcze nie teraz, później o tym pomyślę. I nie chcesz odpowiedzieć na Boże wezwanie, bo bardziej kochasz ten grzech niż tego, który cię wzywa do tego, żebyś porzucił ten grzech i jego umiłował. To zatwardza twoje serce. Stajesz się coraz bardziej nieczuły na głos Boży, na Słowo Boże. Apostoł Paweł w pewnym momencie zawołał: nie czynię dobrego, które chcę. Tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Powiem tak, szczęśliwy jest człowiek, który zaczyna doświadczać tej świadomości, jak bardzo jest grzeszny i zepsuty. Bo tylko wtedy możesz szukać ratunku i zbawienia u Boga. To jest tak, jak człowiek chory, który dowiaduje się, że jest chory i zaczynasz szukać ratunku. Tak samo jest z nami. Kiedy dowiadujesz się, że jesteś zgubiony, idziesz na zatracenie, to wtedy jest szansa, abyś mógł przyjść do Boga, który nie chce naszej zguby, ale chce nas błogosławić i chce nas ratować. Już powoli kończę tę sesję. Ostatnie słowa. Tak się rozmyślałem nad tą pierwszą godziną. Człowiek taki jak ty i ja, każdy z nas, będąc grzesznikiem, jesteśmy w takiej sytuacji, jak człowiek wrzucony czy topiący się w bagnie. Możesz wołać do tego w bagnie, no odbij się, wyciągnij się, pomóż sobie. Tylko, że jak on zrobi jakikolwiek ruch, to on jeszcze bardziej tonie. On jeszcze bardziej tonie. Potrzebujemy ręki kogoś, kto nas wyciągnie. I w następnej godzinie będę mówił o tej ręce, która jest w stanie nas wyciągnąć. Zanim to zakończymy, pójdziemy na przerwę. Pochylmy głowy.
Kiedy tak modliłem się o ten czas i wierzę, że tu zbór się modlił, bo zawsze tak jest. Chciałbym was, no oczywiście to jest wasza decyzja, tam gdzie siedzicie, ja pomodlę się i będę się modlił, Boże, otwórz moje oczy, jak wyglądam przed Tobą, jak wygląda moje serce. I zachęcam was teraz do takiej modlitwy, gdy ja będę się modlił, proszę powtarzajcie, ci, którzy chcą oczywiście. Przecież nikt nie jest do niczego zmuszony. Ci, którzy chcą. Jeżeli Słowo Boże i Bóg zaczyna do ciebie przemawiać, nie lekceważ tego. I poprosimy Boga i Ducha Świętego. Bo Biblia mówi, że Duch Święty został wylany, aby nas przekonać, że potrzebujemy Boga, że jesteśmy grzesznikami, że w oczach świętego Boga wszyscy jesteśmy zdeprawowani. Jeżeli się z tym będziesz zgadzał, powtarzaj za mną. A wierzę, że Duch Święty będzie pracował nad twoim sercem. Drogi Boże, tak dziękuję ci, że mówisz do mojego serca. Może nie rozumiem wszystkiego. Panie, proszę ciebie, abyś przez Ducha Świętego objawił mi w czasie tych dni skupienia, jak wyglądam przed Tobą. Daj mi zobaczyć prawdę o mnie. Daj mi widzieć to wszystko, jak Ty mnie widzisz. Nie chcę się ukrywać, nie chcę uciekać, ale proszę Cię, Duchu Święty, wlej światło Boże do mojego serca i umysłu. O to proszę w imieniu Jezusa. Amen.